Andrzej Michalczuk nie gra, Marek Koniarek, który, jak zapewne już kibice piłkarscy wiedzą, opuścił Widzew i do drugoligowego austriackiego zespołu Forward Steyr. To oczywiście zmiana w porównaniu z meczem pierwszym, który odbył się 2 tygodnie temu. Łódź, pierwszy strzał na bramkę w tym spotkaniu strzelał kapitan Kim Wilford. Cipko łatwo stracił piłkę, wyczuje go intencje Solding, od razu Egen, nie ma skalnego, Wilford i to nie ma karnego. Poderwali się Duńczyk i to twierdząc, że Peter Meller był faulowany. My za chwilę zobaczymy tę sytuację jeszcze raz. Czysto na piłkę zagrywał Wojtala, zatem decyzja Petra Czakara. Słuszna. Kryty także przez Michalskiego, drugi napastnik Peter Meller. Ale są inni zawodnicy, jest ten wysoki, 192 cm wzrostu, Dan Egen, Norwek, ale teraz mija się z nikąd szczęsko, olbrzymie zamieszanie. Ratuje na moment sytuację Michalczuk i musi daleko wybijać Ciszkiewicz. Kto pierwszy do piłki? Cipko sprytnie zablokał piłkę i będzie out dla Widzew. Czerwiec taką przewrotką za siebie, do przodu. Tu błąd Nielsena, przejął piłkę Cipko, nie ma za bardzo komu podać, musi się chyba zdecydować na indywidualną akcję. Cipko! Skonzowała piłka, chyba jeszcze trochę blokowana przez Egena. Powoli ten mur się odsuwa, to jest daleko od piłki, szczęsny biega od słupka do słupka. Krzyczy tam do kolegów, Meller i Kuszna poprzeczki. Peter Meller ma 24 lata, też wysoki napastnik, 190 cm wzrostu. Cztery razy grał w reprezentacji narodowej. Oj, zagrał się Łapiński, nie zobaczył, gdzie jest piłka. Meller zablokowany ponownie i wybić piłkę Michalski do osamotnionego tu z przodu Lecitki, który jednak jest na tyle dobrym technicznym piłkarzem, żeby sobie nawet w takiej sytuacji poradzić. Pędzą Wyciszkiewicz, pędzi także Czerwiec. Przedziela się Cipko, nie ma faulu i spokojnie rozpoczynają akcję Duńczycy. Tu za trochę pan Marek chciał wymusić karnego. Popatrzmy, Egen blisko, no nie było pocięcia. On był bohaterem rywalizacji w Pucharze UEFA w drugiej rundzie Brentby Liverpool. Brentby zremisowało na tym stadionie bez bramki Liverpoolem, aby nawet wygrać ją zaraz. Tam jedyna bramka, czyli Legend teraz niebezpieczny. Na szczęście odbiła się piłka od myk, któregoś z wywiadów. Tą wspaniałą techniką, dryblingiem uwolnić się spod opieki rywali, ale świetnie teraz zagrał do Majaka. Majak! Przewraca się Koldik, Majak na polu karnym i zablokowany strzał Czerwca. Była to wspaniała sytuacja dla Widzewiaków, jeszcze oni w okolicy pola karnego. I skończyło się z kolei fatalnym zagraniem. Popatrzmy jeszcze raz. Dobre wykonanie do Czerwca, które chyba za szybko, nie przymierzając, odpowiednio próbował skierować piłkę do bramki. Wreszcie akcja zakończona strzałem, wreszcie taka szybka kontra. Jeszcze Wyciszkiewicz nie faulował, Michalski zagrał do Cipki, Cipko na polu karnym, Marek Cipko technicznie próbował przelobować kroga i ten chyba końcami palców zdołał tę piłkę mocnąć i wyłapać później. Druga w ciągu 2 minut, świetna okazja dla Widzewa, jakże szkoda, że druga niewykorzystana, ale Polakom jakby to dodało sił. Czerwiec, Cipko na spalonym. Skarbaliot. Przy nim Michalski. Ale jeszcze nie decyduje się na atak. Teraz dopiero pobiegł za Skarbaliusem. Trudne pozycji do środka wydał Litwin. Zaraz jest na pole karnym. Bager, strzelce i gol. Niestety. 32 minuta meczu. Bramka dla Brandby. Peter Meller wykorzystał to na swojego partnera z ataku. Popatrzmy jeszcze raz. Świetne zagranie przede wszystkim Skarbaliusa. Do Bagera spóźnił się trochę z interwencją. Szczęsny wystawił nogę. Meller ubiegł naszego bramkarza, 1-0 dla Brandby i teraz niestety my się martwimy.
Marciny, bo jeden dwa lata wynik, który daje awans Duńczykom. Zdenerwowany był trener Smuda przed meczem, teraz zapewne jeszcze bardziej. Czerwiec, przedzierają się widzowiaty środkiem u pola karnego, piłka do Michalskiego i od bramki rozpocznie krok. Zajdzie zapewne Dębiński, być może zobaczymy Szarpaka, ale na razie zobaczmy, co dzieje się pod naszą bramką. Egen! I gol! Nie, przez przesarałość kibiców. Nieprawidłowo atakowany był Maciej Szczęsny. Najpierw obronił strzał Dana Egena. Jakże trzeba uważać na Norwega na polu karnym. I tu został, zahaczony łokciem przez Bagiera. Czerwiec. Tam ruszył Ryszard Czerwiec. Przyda mi się zrozumiał Szymkowiakiem. Tak, Szymkowiak stała na pole karne i obronił. Mogę skrok, ten strzał. A może przerwał w zasadzie dośrodkowanie, do którego już mógł dopaść Wojta, teraz znów Widzewiaty, przejęli piłkę w środku boiska, ruszył do przodu Michalczuk, ucieka po prawej stronie, Szymkowiak musi uważać, żeby nie spalić, nie ma spalonego, Szymkowiak. Ale już tak na poważnie zajmijmy się grą, ale groźnie, 2-0! No i zagapili się obrońcy. Nie spodziewał się takiego obrotu sprawy Szczęsny i właśnie Olebior strzela drugą bramkę w 44 minucie meczu. I sytuacja coraz gorsza. Spóźnił się Michalski. Takie chyba nieporozumienie ze Szczęsny, który też mało zbyt wolno, zbyt późno wystartował do tej piłki. Sięgnął ją ręką, ale mimo to odpadła do bramki. Teraz to już prawdziwe nieszczęście. Teraz... Za chwilę Achmed Czakar skończy pierwszą część meczu. Część, po której Widzew przegrywa w Kopenhadze 0-2. To wynik oczywiście tejpingający awans mistrzom Dań. Jeszcze był piłkę Łapiński i w tym momencie zakończyła się pierwsza połowa meczu. Przypomnę, po bramkach 32 minucie Mellera i 44 minucie Jura. Brent by prowadzić z Widzewem 2-0 za kilkanaście minut. Druga część tego meczu, a teraz oddaję głos do studia centralnego w Warszawie. Teraz Duńczycy odliczają minuty, jakie dzielą ich od Ligi Mistrzów. Mielsen zrobił kółeczko, ale podał do Wilforta. Wilfort i chyba koniec. No nie chcę przesądzać tego, ale ten najbardziej doświadczony z występujących na boisku graczy Brandby, wielokrotny reprezentant Danii, mistrz Europy sprzed 4 lat, strzelił bramkę dla Brandby, być może niewiele mniej ważną niż ta, którą strzelił w finale Euro 92. Fatalnie rozpoczęła się dla Widzewa ta druga połowa, trzecia minuta gry po przerwie i 3-0 dla Brandby. Tym razem wysoko, Egen, Majak, nie dotknął piłki ręką. Czerwiec, Dębiński, szkoda, że nie zauważył, że wychodzącego na pozycję Citkę. Teraz jednak rusza Michalski, zagra teraz do środek boiska do Citki. Tak, udało się, Marek Citko i gol! Gol! 11 minuta drugiej połowy i Marek Citko strzela kontaktą bramkę. O, by było to zapowiedzią większych emocji. W tym meczu może to roda skrzydeł Polakom. Duńczycy jakby przez moment stanęli w miejscu, nie wierząc w to, co się dzieje. A to jeszcze raz sytuacja. Już Michalski zauważył, że tam Citko jest na polu karnym niepilnowany i Marek Citko pięknym strzałem mija Kroga, jest 3-1, a więc ożyły nasze nadzieje. Teraz druga bramka Widzewa dawałaby mistrzom Polski awans do Champions League. Jeszcze 34 minuty. Uwierzyć w swoje siły, poderwać się. Uwierzyć w to, że tu można wygrać. Wojtal spokojnie do Łapińskiego. Ten od razu gdzieś próbował daleko do Dębińskiego albo do Majaka, ale stracona piłka. Biur przy nim właśnie Łapiński. Biur na pole karne. Bager. Nielsen. I obok. Z
złapali się za głowy i piłkarze Brandby, i kibice tego klubu. Mogło być 4-1 i znów bardzo, bardzo nieprzyjemnie. Jednak nie Biur, jednak Allan Nielsen. Ale on też potrafi świetnie strzelać z wolnych. Nielsen! I szczęsny znakomicie. Zresztą nie dotknął chyba piłki, ona się odbiła od poprzeczki. Zatem nie ma żurożnego. Tak, prześlizgnęła się po poprzeczce. Był to taki strzał w środek bramki. Maciej Szczęsny zapewne by sobie poradził. Olbrzymie nadzieje w Łodzi panowały przed tym meczem rewanżowym. Nadzieje na awans Widzewa do Ligi Mistrzów. Tu na mecz rewanżowy przyjechali przedstawiciele władz Łodzi, władz regionu. Dopingują Widzew, ale niewiele ten doping pomoże, jeżeli Widzew będzie grał tak niefortunnie. Blokuje strzał Tomasz Łapiński, a byłoby chyba 4-1, bo zobaczmy jeszcze raz. No nie, chyba Szczęsny by jeszcze sięgnął piłkę, ale niezależnie od tego, kto zażegnał niebezpieczeństwo, najważniejsze jest, że bramki nie ma. Szczęsny. No jedyna akcja udała się po przerwie Widzewiakom. Przyniosła bramkę, ważną bramkę, ale gdyby ta bramka tylko wystarczała, ale nie wystarcza. Allan Nielsen, jakże groźnie teraz Ebbe Sand! Obok! Teraz już szczęście dopisuje Widzewowi, bo kilka sytuacji takich wypracowali Duńczycy, że już powinni prowadzić znacznie wyżej. Widzew takimi akcjami pochwalić się nie może. Były dwie, ale jeszcze przy wyniku 0-0, niewykorzystane. Była jedna po przerwie, która zakończyła się golem. Sand i Szczęsny. Nie miał najlepszego dziś dnia Maciej Szczęsny. Z numerem 13 Bo Hansen. Jedynym zamkiem z pola, który siedział na ławcach, którego Ebbe Skovdal nie puścił na boisko, jest Ander Bjerregaard. To ciekawe, syn prezydenta klubu Michalski! Jeszcze groźniej, jeszcze Majak. Tak niepozornie zapowiadała się ta akcja, bo groźnie kontra Duńczyków. Spokojnie Wojtala, nie pod nogi rywali, dobrze. Szarpak. Gęsto teraz tu odzewki w koszulek. Michalczuk na prawą stronę do Citki, przy Citce Egen. Citko na pole karne! I spod nóg Dębińskiego wybija piłkę Pernielten. Przyspieszył Widzew. Walczył o piłkę Michalski. Tylko nie dać okazji rywalom do o takiego kontrataku, kiedy leci czterech teraz piłkarzy Brandby na bramkę Szczęsnego i nie ma Skalonego, co gorsza. Szarpak, Sand i Szczęsny. Gubi się na szczęście ten Ebbe Sand w sytuacjach, w których powinien bramkę strzelić. I marnuje już taką chyba drugą albo i trzecią. Michalski. Out dla Widzewa. Pędzi Marek Bajor. On potrafi daleko wyrzucić piłkę. To Dębiński, Michalski, Majak, Wojtala na polu karnym. Jest też niedaleko Bajora Citko. Michalski. Na pole karne! Majak! I gol! Gol! 3-2! Nie ma Skalonego! Protestowali Duńczycy, że jest Skalony, ale nie! Bramka wbiegła boisko! Franciszek Fruda! Radość olbrzymia w zespole Widzewa! Tymczasem kibice Brandby łapią się za głowy! 44. minuta drugiej połowy! Jest po bramce Sławomira Majaka 3-2 i teraz kilkadziesiąt sekund chyba pozostało piłkarzom Brandby na to, żeby się spróbować rozegrać akcję dającą im awans, ale my liczymy, że do akcji nie dojdzie Widzewiacy, żeby teraz tylko nie ulegli rozprężeniu. Radość na ławce Widzewa. Teraz my odliczamy. Jeszcze raz oglądamy tę akcję. Aktywnie do końca walczył Majak. To chyba on strzelił bramkę, chociaż wepchnął jeszcze Wojtala. To nieważne, komu się ją zapisze. Ważne, że jest. Ale teraz trzeba uważać. Szczęsny! Jakże wspaniale układa się końcówka tego meczu. Jaka wielka dramaturgia. Kiedy było 3-0 dla Brandby, wydawało się, że to już koniec nadziei. Oni już byli pewni awansu. Tu już trwało święto. Pokazał wczoraj przykład Hutnik, jak zagrać, jak walczyć do końca. I pokazał, udowodnił to też Widzew. Ale jeszcze trzeba uważać. Wybić piłkę. Dębiński.
Dębiński sam atakuje, teraz musi wracać do bramki, krok, Dębiński, będzie sam na sam z bramkarzem, jest szansa nawet na wyrównanie, nie zepsuć tej sytuacji, bo to mógłby być koniec, nie! Trzech piłkarzy Widzewa szarżowało w zasadzie tylko na Kroga. Dlaczego? Trudno powiedzieć, tymczasem groźna akcja Brędby. Nie ma bramki. Zablokowany strzał napastnika Brędby, przez którego Polaków i teraz wyskakują w górę wszyscy kibice Widzewa, działacze tego klubu, piłkarze oczywiście, a na trybunach, które zajmują Duńczycy, cisza, czapki rzucają niektórzy z młodszych fanów, którzy już cieszyli się z awansu Champions League do Ligi Mistrzów, tymczasem to my cieszymy się z tego awansu, podniesione ręce Widzewiaków, cieszą się teraz wszyscy, to był tak fatalnie układający się dla nich mecz, ale jaka szansa, 2-0 do przerwy dla Brędby, trzecia bramka tuż po przerwie, którą strzelił Wilfort i wydawało się też, że to już koniec, 9 minut później Citko zdobywa gola kontaktowego i choć wciąż przez pozostałą część meczu ten mecz toczył się pod dyktando Duńczyków, to oni mieli mnóstwo sytuacji do strzelenia bramki, a nie Widzew, to jednak Widzew zdołał przeprowadzić tę jedną jedyną akcję, ale jakże ważną, zakończoną powodzeniem.